Lucja będzie towarzyszyć mi w dzisiejszym odcinku. Także tak, pytanie pierwsze. Po co mi ten kaptur? Bo mogę. Witkowski, ale ty jesteś zabawny chłopak, nie? Nie. Ciuchy. Co mnie zainspirowało? Powiem wam, ludzie. Idę sobie ostatnio. Szła pewna kobieta, która była ubrana w ubrania. Ale to były ubrania markowe. Wszystkie były markowe. Buty były jakieś chyba. Spodnie, nie wiem, koszulka, Gucci. A, i miała jeszcze jakąś torebkę, ale nie wiem, co to za firma, bo ja się kompletnie na tym nie znam. Ja w tym filmiku nie chciałbym nikogo urazić. Nie, ja po prostu chcę się wypowiedzieć, bo chcę się wypowiedzieć, bo chcę się wypowiedzieć. Ja się po prostu zastanawiam, jak się już ma te wszystkie ciuchy, to po co? Bo taka koszulka Gucci kosztuje, nie wiem, 300? Sprawdzę, żeby wiedzieć. Co? 1700? Matko bos! Lucja? Ratuj mnie. 1700 za t-shirt? Ja bym wolał polecieć na wakacje. Nie chcę krytykować, bo niech każdy się ubiera w to, co po prostu chce. Nie wiem, lubisz chodzić do lumpa? Chodź do lumpa, ubieraj się w lumpie. Jakby ktoś nie wiedział, lumpy to jest... Tam można nabyć ubrania używane od innych ludzi za fajną cenę. Chcesz kupować w sklepie markowym? To kupuj w sklepie markowym. Chciałbym to zrozumieć, więc jak możecie, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie... Po co kupuje się takie drogie rzeczy? Czy to jest kwestia faktycznie tego, że podoba mi się to, więc w tym kupuję? Czy to jest kwestia, patrzcie ile mam pieniędzy, ale jestem fajny? Jest Lucja! Gdzie ty masz kurwa głowę? No. Ciekawie. Z ciuchami jest ogólnie tak, że bardzo fajnie, jak ktoś ma swój własny styl. Jakikolwiek, ale swój. Nie kopiujcie innych ludzi. Pamiętam, była taka akcja na koszule, czerwone koszule, w kratę. Jak to się pojawiło, to kurwa każdy to miał. I ja już naprawdę tym żygałem, bo na początku miałem, ty, fajna jest ta koszula, może bym sobie taką kupił. A potem widzę, idzie tyle osób i każdy ma to... Nie, przesada, za dużo. Oczywiście normalnie można mieć styl, że się ubieramy modnie. To jest spoko, jak ktoś się ubiera modnie. No, spoko. Nie mój styl, ale spoko. 1700 za t-shirt? Skocz sobie z bungee, kupisz sobie taką koszulkę za 1700, wiesz, to jest pół wypłaty. Spocisz się, kurde, i co, i do prania? 1700 zł idzie do prania? Supreme rzeczy, drogie to. Nie wiem, ja jestem biedny chłopak, ja nie mam pieniędzy na takie rzeczy. Ja siedzę w pokoju ze świeczką, bo mi prądu szkoda. Taką właśnie, bo Lucja mi dotrzymuje towarzystwa. Też jest spoko akcja, jak dziewczyny na przykład mają gdzieś dziewczyny. Mówię dziewczyny, no bo głównie to są dziewczyny, ale niekoniecznie. Impreza. Otwieramy szafę. No nie, w co ja mam się ubrać? A jak otworzysz szafę, to ciuchy spadają jak kurwa lawina. Ale jest cały czas. Co ja mam się ubrać? Jak nie masz się w co ubrać, to możesz pójść nago. I wtedy będziesz świecić jak ta świeczka na Lucji. No co, każdy się poci, ty nie? Często jest też coś takiego, że w sumie to bym się w to ubrał, ale z drugiej strony za bardzo się będę rzucał w oczy. Kurde, no podoba mi się to, chciałbym to mieć. Ale nie, bo sobie pomyślą, że co ja to jestem. No, pewnie sobie pomyślą, ale co z tego? Wiesz, stary, stara, kolego, koleżanko, jak coś ci się podoba, to się w to ubierz. Choć w takich ubraniach, w których tobie jest wygodnie. Ale jakby się chciało patrzeć na to, jak oni na mnie popatrzą i czy to nie jest wieśniackie, a czy to się zbytnio rzuca w oczy, to nie. Ubieraj się tak, jak chcesz. Po prostu. Ale to Gucci za 1700 to mnie ciekawi. Moglibyście teraz powiedzieć, ej, ale Lucja to jest dramat. Ona wygląda jak... Fatalnie wygląda. Ona wygląda koszmarnie. Dobra, ale wiecie co? Jej się to podoba. I skoro ona nie ma z tym problemu i czuje się w tym dobrze, to co z tego? Nienawidzę tego. Akcję, że coś ci się podoba. Po prostu coś ci się podoba. I masz takie w głowie, a co jakbym nagle, nie wiem, zaczął chodzić sobie w tej czarno-czerwonej koszuli w krat. I nagle, nie wiem, załóżmy mija miesiąc, dwa i w sieciówkach pojawia się nowa moda czarno-czerwone koszule w kratę. Patrzysz, to co podobało się tobie nagle jest modne. I z jednej strony możesz się cieszyć, kurde, ale jestem dobry, nie? Wyprzedziłem nawet modę. A z drugiej strony, kurwa no, i potem ktoś podchodzi do ciebie. O, ty też masz tą czarno-czerwoną koszulę, która jest w modzie. Kurwa no. Ale podsumowując ten odcinek, bierzcie przykład z Lucji. No może poza...
Ubierajcie się w to, co lubicie i to, na co macie po prostu ochotę. Ale błagam was, nie kopiujcie innych ludzi. To co, do kolejnego. Łucja pozdrawia. Siema. Powiedz nam, jak się nazywasz? Cześć, jestem Łucja.